Cześć, siema, witajcie z tej strony Simak. Dziś sobie gramy Farminga 15 żyć, seria Ubogi Rolnik, drugi odcinek. Dzisiaj ze mną oczywiście, z nami jest Roman. Siemano. W dzisiejszym odcinku jedziemy sobie takim pięknym zestawem, bo to jest 60 moja, można nam głośniej dźwięki, bo może nie, bo nie wiem kto będzie w ogóle, kto będzie wyła. Wypożyczyliśmy taką, proszę bardzo, taką ładną Libera ładowareczkę i będę rozwoził na pole obornik. Wiem gdzie powożę, za gospodarką moje pole mam. Więc albo jeszcze w inne miejsce pojadę tam gdzie gadaliśmy, więc ja ruszam. A już masz pełne? No, dwie łyżki wchodzą jakieś. Pełne? Tak, 6 ton. Ty czujesz, że mogę ci na pryzmie rozwalić obornik? Jak na pryzmie? No tam widziałem przez chwilę, że miałem ikonkę. Dobra, jedziemy pomaleńku. Ogólnie odcinek z 15 się przyjął dość fajnie, więc mam nadzieję, że tak się będzie dalej przyjmował. Oho, tu ktoś czystą wali pod sklepem. To ja może to idź sobie po pracy, a ja tam jeszcze poczekam. Zobacz, rozwala na cały rozstaw, czy nie? Chyba na cały. O Jezu, nie, za bardzo. To chyba raz przy razie wali, co nie? Tak dosłownie raz przy razie, więc będę musiał raz przy razie jeździć. No to masz jakieś zapasy, może pół metra. Dobra, już wolę, tylko będę prawie, że raz przy razie jeździł. Ale powiem wam, że no taki zestawik to kurde. Ale ile ja jadę w ogóle na godzinę? 18, 19. Ty nie za szybko może? Ale może nie. No sobie nie wiem. To ja przy siewach swoim ledwo 9 wyciągam, także no. Mój złomek, ale no jedzie do przodu. Ważne, że jedzie. Wiecie, już w kolejnym sezonie może dobry ten sezon będzie, to wiesz, może przyjdą jakieś nowe, znaczy nowe, staro-nowe ciągniki, tak? To wiesz. No, bo mój ten Ursus się to ledwo daje radę, ale ma kabinę, to przynajmniej nie pizga. Wiesz, kto wie, może jakiś właśnie, jak mówiłem, Ursusiki przyjadą fajne. Ja już się rozglądam nad fajnym zetorkiem. W ogóle jak nagrywamy to, to dziękuję bardzo za fajnie, tak fajnie przyjęliście serię. Którą serię? Serię, znaczy odcinek w sumie serii Rolnicy Podlasia, czyli jak to my mówimy od zera nasze. Powiem ci, że no może nie pobi... O Jezu, nie pobiliście tego co było w budowaniu mapy. Ale idzie ku dobremu. Ale właśnie, idzie ku dobremu, no i no fajnie nam te wyświetlania, to wszystko nam fajnie poszło. Jutro co jest? Sobota, tak? Tak, to sobota. W niedzielę może by mi się udało nagrać ETS, to w poniedziałek byśmy znowu pocisnęli z tą mapką. Bo tam teraz to siewy trzeba, tak? Zrobimy siewy i w kolejnym odcinku się. Tak, siewy będą. Nie, jeszcze orka miała. Nie, orka była. To siewy. Siewy i żniwa, bo kurde, już dawno żniw nie było, trzeba jakoś zarabiać pieniążki. Tak my w sumie tak ciągle robimy na tym serwie. Naprawdę, my już przegraliśmy z 30, może nie, 30, z 20 godzin, dobre? No spokojnie będzie, no, ale jeszcze do żniw trochę czasu zostało. A do żniw trochę czasu i kurde, tak no już się chcesz tych żniw, nie ma co mówić, że się chce już żniw. Dobra, widzę, że trochę nam wystarczy, więc jak tam trochę szybciej będę jeździł, taka mniejsza dawka tego obornika. Tutaj gadałem z sąsiadem, który sprzedał, że dawał 2 lata temu, więc ja taką mniejszą troszkę dawkę daję. O, żeby tylko nie obolić ciągnika, więc tak... Trochę cofnę, mogłem w sumie jakoś jeździć inaczej, że jakoś tam gdzieś przyjechać, gdzieś się wciąć tam, jak to się mówi. Ale dobra. Cyk i łogi, więc no mam nadzieję, że to się 15 wam przyjmie. No w kolejnym odcinku co będą siewy prawdopodobnie. O, dobra. I no ja już mam siewy. Skończył się obornik, no ty masz, wiesz co, bym przyjechał z chęcią przez swoje pole, ale nie mogę. Nie, to sen nie nada. Z tego przejadę obok, tej pomiędzy. więc no, w kolejnym odcinku będą chyba u mnie siewy, może nawóz i siewy i w trzecim, czwartym odcinku będą żniwa, więc w końcu nasze bizony wyjadą w pole i w końcu lagi się zaczną, bo te bizony, jak wiecie, znaczy potrafiły lagować, w sumie też sprawdzimy, czy będą lagować, tak, bo może nie będą lagować i takiego będziemy mieli farta, że będzie wszystko git. No to jest jakaś opona. Oj, się serio zaklinowałem na oponie? Co? On mi się zakopał trochę ciągnik. Ty, ja się na oponie zawiesiłem, czaisz? Dobra. Nie było tematu.
Tylko trzeba ładnie cofnąć. Wejdzie bolec, chyba, może nie. O Jezu, czemu mam hamba, klikam ten pomad, chyba to mi. Właśnie w farmingu. Farmingu 19 jest to, że jest szybkie bieganie na shift coś. A tutaj jest to normalne, czyli jak po prostu kliknę sobie trójkę, to mi od razu szybkie bieganie przeskakuje się na najszybciej. Tak wyskakuje z kabiny. Takie małe zdziwko jest. Dobra, powiedzmy, że tak dostaniemy sobie. Ale powiem, że tekstura. Ten siebie oczywiście też wypoczytano od sąsiada tam z tego tamtej owsi. Z Bolusiowa V7, ale ładnie to wygląda. No ładnie, ładnie, bo mój się zepsuł i musiałem pożyczać. Jak ktoś gra w 15 na mapach, to powiedzcie, czy w ogóle jest wymagana orka? Bo w sumie to ja nie wiem. Czy jest wymagana orka, czy takie coś jak nawożenie jest? Ale z tego, co ja widziałem na statystykę, bo naprawdę my graliśmy i nie graliśmy już dość dużo, no to w sumie tylko jest rośnienie, nawóz i rodzaje roślin, więc chyba nie trzeba dawać nawozu, bo w sumie my nie pamiętamy, no. Ale ja tak profilaktycznie dałem na przed orką u siebie nawóz. Dałeś? I może po siebach też dam coś. Czy ty gadasz, dałeś? No. A wiesz, że u mnie nie było tekstury tego nawożenia? Przecież taka fajna biała jest tekstura, jak wybrała wapno. No była. Była? To ja nie widziałem. A, bo ty dałeś pod orkę, tak? Tak, tak, tak. Więc w sumie my nawet możemy też pod korzeń dać jakiś nawóz. Na pewno damy. Wreszcie 30 nasza wiedzie, lecz ta 30. Mamy Unimoga, sąsiad mówił, znaczy inaczej, mamy Unimoga, ale chyba te Unimogi my zawieziemy. Ale może, że zobaczymy, bo sąsiad chce kupić ten on z Bolusiowa. Więc w sumie nawet możemy jakoś z sąsiadem się we dwóch spiknąć i tym Unimogiem tak za parę odcinków możemy w sumie jemu zawieźć tą 30. On powiedział, że chce. Ale nawet nie wiem, czy się opłaca Unimoga odpalać na taką trasę. Dobra, mamy pełne, więc tak jak widzicie, szybko to ładowanie leci. Jedyne co tak fajnie szybko leci. Chciałbym zobaczyć, jaka jest godzinka w nagrywaniu, ale niestety drugi monitor jeszcze nie jest sprawny, a naładowany. Nie jest sprawny, ale w ogóle te belki poukładam niedługo, mam taką nadzieję. I powiedzcie, musimy jakoś wymyślić coś z kiszonką, żeby TMR robić, ale to prawdopodobnie musimy po kiszonkę zrobić, bo próbowaliśmy na live'ie strawy zrobić, tak? No ale się nie da. Niestety no nie dało się, nie przyjmowało. Sposób inny. Co? Chyba, że jakiś na to inny sposób jest, bądź też na tej mapie nie ma tych skryptów czy coś takiego, no, że się nie da. Nie, być, ale od tego co braliśmy mody i mapy, no to przecież u niego było działa fajnie, tak? Sam wiesz. No ale coś u nas nie działało, nie wiem dlaczego, ale to może już źle robiliśmy. To już się ogarnia. Może się w kolejnym odcinku byśmy jakąś orkę zrobili. Co jakie mam pół trójkę, więc kurde 914 byłaby przypalana. Trochę ciężko byłoby to orać, tak? Może sąsiad by, jakbyśmy ładnie poprosili, może sąsiad by nam przyjechał pomógł? No tam małą przysługą, bo później będę potrzebował pomocy przy kiszące tutaj, przy skoszeniu, zmrzeniu. Przy kiszący, no właśnie. Tak widzicie, taka trochę się zawrócę. Będziemy się dogadać. Się zawrócę u sąsiada, to widzicie, że łąkę jesienta mieliśmy, miało to iść na trawę. Ale niestety się nie ogarnęło. Chyba tamta jeszcze łąka w lesie, co nie jeszcze jest, nie jest przetrząśnięta. Tam też ją trzeba chyba ogarnąć. Wydaje mi się, że tak. Tam coś ale pozwoziłem, w tym sezonie trawy. Chyba może ogarniemy możemy jeszcze sionokosy w sumie ogarnąć. To nie jest głupi pomysł. No nawet trzeba, skoro zostało zaczęte, to i wypadałoby je skończyć. Więc na kolejnym odcinku jeszcze może nie będzie siewów, jeszcze ogarniemy te sionokosy, albo po siewach ogarniemy sionokosy. O. No. Ul w sumie dużo nie mam, bo jakoś na razie nie chcę na takie moje sprzęty, które mam tutaj jest dobre. Ile kawałek? W tym moim kawałku ile tutaj może być hektarów? 5? No w tym, no. Moim koło piątki, powiedzmy. Kurde, 4-5 na pewno. Radzę się tylko może trochę przejadę inaczej, bo już mi się nie chce naprawdę tak zawracać. Ale czwórka powinna być, może tak 3-4 powinna być moim zdaniem. Bo kurde, no to jest za dużo tego, za duży kawałek, no więc mamy ile kawałków? Raz, dwa, trzy, jakieś cztery kawałki, lecz może, no zobaczymy, około czterech pól mamy. Ja mam przynajmniej. Jak byśmy skończyli tę serię, to w ogóle później na jakiś PGR możemy się przenieść. No, tylko nie jestem ursusem, co go mam, bo już się bidny grzeje normalnie. Nie, to jak się przeniesiemy, to na jedną gospę. Wtedy jakiś ursus taki, nie wiem, na jakąś czeską mapę i zetorkami pograć. Przecież kiedyś zetoru przecież dużo wychodziło, tak?
No pewnie. Może nie bizonami, czy jakimiś forszajami, ale... no jakimiś fajnymi ciągniczkami na pewno. Więc naprawdę będzie fajnie, ale na razie, bo to serię nie ma co myśleć o innych seriach, na razie trzeba tą serię fajnie nagrywać, dopiero drugi odcinek, więc... A tak przynajmniej, nie wiem, z 20 odcinków zrobić to będzie fajnie i będę spełniony w sumie, bo z tak 20 odcinków powinniśmy się jakoś się spełnić, na pewno jakiś... Nie będzie ma... Nie, ja przynajmniej nie mam takiego planu, żeby... Aha, już koniec, skończyło się. Nie mam takiego planu, żeby lecieć, że nie wiem, będziemy... Żeby lecieć jak najwięcej pól, no bo to sobie nie chodzi w tej serii o to, tak? Nie, dlatego sobie wybraliśmy po kilka pól takich, które nam się podobały. Wizualnie, no. Po prostu i będziemy sobie uprawiać, pracować na nich. Bo jednak jak mamy lecieć w pola, to nie mamy czasu, no to jak mamy być szczery, to nie mamy na to czasu. Czasu realnego, no bo jednak mamy tyle serii do ogarnięcia, zaraz jedna się kończy, to od razu się druga, która będzie wymagała więcej moim zdaniem czasu, tak? Się zacznie. No, dużo więcej. Czasu będzie więc, wymagać. No tam co to będzie, to niby będzie, więc będzie można to ogarniać, ale jednak więcej czasu będzie potrzebowała tego wszystkiego. W ogóle to jest odwrócone sterowanie, więc też trochę lipa, ale się nic nie stało, jakoś to ogarniemy, więc to tak troszkę dziwnie, ale... Dobra. No a jeszcze mi zostało dwa przyjazdy i mam pole zmęczone. No i właśnie widzę. Ty siedziałeś kukurydzę, tak? Kukurydza, tak. Więc tutaj na takie fajne, jeżeli byśmy sąsiad, ten nasz sąsiad jest z Bolszowa V7, ma dużo, naprawdę dużo ma tych sprzętów, takich, których nie używa lub które ma, więc na jakąś jedną rzędówkę byśmy mogli u niego pożyczyć lub zakupić, tak? No, coś trzeba będzie pomyśleć, jakby nie było, bo szkoda plonu. Bo na razie, no nie stać nas na jakąś większą ładowareczkę, znaczy, ładowareczkę, przepraszam, kombajn. Ale tak przecież jedno rzędówko to aż tak chyba długo nie będzie to szło. Znaczy, bo to jest inaczej, jakby było gdzieś tam daleko pole, dobra, starczy na razie. I to chyba nawet gaszę ją, no bo to już na razie dzisiaj tylko ten rzucimy i to wszystko. To już przecież dużo jakoś tutaj tego pola nie będzie, więc jakoś to nie będzie tak no, strasznie, nie wiem, wolno szło, więc powinno pójść dość szybko. Ja mam przynajmniej taką skrytą nadzieję. No, mi się to widzi trochę inaczej, no ale zobaczymy. No właśnie, no zobaczymy jak będzie. Ważne, żeby plon był duży, tak? Tutaj już tak. Nie zależy czasem, jak ktoś się na live odpali czy coś. Z tego jak robimy, wtedy wiecie, będzie wszystko fajnie, a... Wtedy jakiś TMR porobi. I właśnie, jeżeli pamiętacie jak się robi TMR, czy inaczej ci co nie grają 19, to w pasze mieszano, tak? To dajcie znać jakie tam były składniki, znaczy sobie mamy pokazane paski, a tak byśmy chcieli wiedzieć pi razy oko, ile to mamy czego, powiedzając dwie belki tego, siana, jedna słomy. I reszta kiszonki, ale jeżeli się mylę, to możecie mnie pouczyć. I w sumie teraz tako możemy jeździć wzdłuż, jak to się rozcięliśmy, teraz tako możemy jeździć, tak mówiąc, poprzeczniaki. Teraz czekajcie, sprawdzę ile jest, mamy minutek. 13 minutek, więc zaraz będziemy kończyć ten odcineczek. Ale to jeszcze chwilę, tak ten rozrzutniczek rozwalimy. Sąsiad zaraz kończy, więc no się wyjdą szybko w kolejnym odcineczku. No chyba trzeba to się na kosy skończyć, tak te siano porobić i może jakieś zwożenie belek, ale wątpię, żebyśmy się wyrobili, że naprawdę jakoś byśmy jakieś, nie wiem, cięcia porobili i uzupełnili to czy w speedplayu, ale to zobaczymy jak to wyjdzie. Bo no, sobie jest dużo. Na chwilę pod sklepem zatrzymam i jadę na następne pole. No. No tutaj widzę, że sąsiad chyba testował pług, czy tam ciągnik w błocie, bo kurde takie naurane kolejne zostawiał. No. Zaraz nawet przez to błoto będę przeskakiwał, więc mam nadzieję, bo tak teraz się chce, ten ciągnik poskakuje w 15, to jest w sumie nierealne. Sobie tak może się ustawmy, będę nawet przez kawałek tego błota przeskakiwał, więc mam nadzieję, że się nie zawalę. Nie wiem, czy mam linę. Oho, jak wsiadł do mnie sąsiad. Nie, zobaczę, idzie. Co się dzieje. Idzie, musi iść. Musi iść, ale ta 60 dostaje po dupie. Piątka wbita i... Łogi. A i teraz, żeby nie było nudno na tym odcinku, się zawrócę i specjalnie przez to błoto przeskoczę. Jeszcze będzie porana, więc ciągnik może się jeszcze bardziej zapadać. No, ale się mówi trudno. Włączamy i łogi. Troszkę może za szybko jedziemy, że tutaj... Za szybko jedziemy, jak jedziemy te 20 prawie na godzinę, ale taka mniejsza dawka, nie duża. O, czyjś sąsiad. Jo. Idzie, to musi, jak to mówią, musi iść. Musi iść, dobra, idzie. To jest po prostu 60 szatem, tego nie zatrzymasz. Teraz tak, o się przetnę.
takie dziwne rozwożenie łobornika. Więc naprawdę, kurde, idzie. Fajnie, tak się fajnie kamera obraca, jakby wstawał. No i dobra, i dojeżdżamy do końca i my się chyba z wami żegnamy, no bo odcinek długi, dobra. Ja tutaj widzę, że już tyle łoborniki jest tyle, co kot napłakał, więc my wracamy sobie na gospę. Ja będę zaraz kolejne rozrzutniki wywoził. A tymczasem sąsiad nie patrzy, więc szybko przeskoczyłem przez jego pole. My się z wami żegnamy. Dobra, gasimy szyjsiunę. Gdzie sąsiad to robisz, pole? A co tak podlecę do góry? Jadę tutaj, widzę. Sobie tak na prawo. No więc co, pożegnaj się ładnie. Do zobaczenia, usłyszenia. Więc mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie suba, trzymajcie się, cześć, czołem, do następnego, cześć.